Dawid Kubacki. Leć, Dawid, sobie spokojnie, daleko, na ile możesz. Trzeba pofolgować czasami w życiu. Wysoko się zawsze dźwiga. Później chodziło o tę prędkość przelotową. 90, chyba nawet może niecałe 5 metrów. Nie wyszedł mu konkurs na mniejszej skoczni, gdzie był dopiero 31, ale w sumie w tym sezonie prezentuje dość wyrównaną, niezłą formę. Miejmy nadzieję, że teraz poprawi to, co było złego na mniejszej. Jest! Jest! Brawo! Bardzo ładny, daleki, spokojny skok Dawida Kubackiego z ładnym lądowaniem, z zaznaczeniem telemarku. Może nie tak pięknie, stylowo, jak przed momentem Ito. Odbija się mocno, dynamicznie, silny fizycznie, za wysoko, później nie było prędkości przelotowej. Teraz to już uzyskał w regularnych, świetnych skokach, które pokazywał na normalnej skoczni, na dużej. Znowu jest wysoko i tym razem jest 125 metrów, a więc kolejny bardzo równy skok Polaka. O to właśnie chodzi, bo jeszcze pamiętamy o tym, że jest rywalizacja sobotnia, drużynowa. Na skoczni teraz wielka odpowiedzialność. Dobrze skakał w konkursie indywidualnym, no, musi daleko, powyżej 120 metrów, wysoko jak zwykle wyszedł i jest dobry skok w granicach 125 metrów, a więc Dawid wnosi pewnie swoje wiano punktowe. Za chwilę zobaczymy, 13,9, 12,6 teraz po korekcie będzie miał zawiat, 126 metrów. Przede wszystkim w wyniku stabilnej formy, którą prezentuje Dawid Kubacki. Jaki wiatr z tyłu zawiewa, 8 punktów ewentualnie. To jest dobry skok, chociaż mógł go jeszcze troszeczkę chyba pociągnąć. Przydałoby się 2 metry. Tu każdy punkcik będzie na wagę medalu. A więc popatrzmy, pierwszy miał 126, teraz 128. Choć on na początku jest mocno z boku, ponad 120 metrów też trzeba skoczyć, aby być w czołowej, na czołowym miejscu. Dawid Kubacki jak zwykle wysoko, trochę znoszony na prawą stronę, spokojny lot, ale niestety odległość słabsza. Słabsza ta odległość. Nie udało się osiągnąć punktu konstrukcyjnego, zabrakło 4,5 metra. 115,5 wynik Dawida Kubackiego. No teraz widzimy, że trochę ten wiatr kręci, bo przez moment powiewało naszą flagą w drugą stronę, a więc tak jak wywiało z tyłu skocz. Trzeba skoczyć 124 metry, na treningach skakał bardzo dobrze, znowu wysokość ściąga go w prawo, ale odległości niestety nie ma. W pierwszej próbie 115,5 i teraz dokładnie w tym samym miejscu wylądował Dawid Kubacki. Skoki tutaj i na treningach, i w kwalifikacjach, i w serii próbnej, i miejmy nadzieję, że także w pierwszej serii konkursowej. Wysoko leci Dawid, daleki, dobry skok, brawo, brawo, znakomicie. Brawo dla Dawida, to jest jego trzeci występ na Mistrzostwach Świata indywidualnie, najlepiej było w 13 roku, 20 miejsce na dużej skoczni, teraz 96,5 metra, najdłuższy skok. Najwyższa odległość i będą najwyższe noty. Mógłby tego spróbować, piąte miejsce Polaka po serii pierwszej i teraz i on już w powietrzu, i on leci, oby leciał daleko, 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 nie, niestety spadnie w klasyfikacji. No poprawny ten drugi skok, ale na pewno nie tak dobry jak kwalifikacyjny, gdy wygrywał, jak ten pierwszy, gdy uzyskał 96,5 metra, teraz 93,5 metra, a więc to jest troszkę za słaba odległość. Ki, który zanotował świetny wynik na skoczni normalnej, zajął tam 8 miejsce, 9 w kwalifikacjach do dzisiejszych zawodów. Dawid! Wysoko, spokojny, wysoko, dobry wynik, brawo! Brawo! Adam Małysz zadowolony, Stefan Korgacher zadowolony, Dawid chyba będzie liderem. No powinien być, bo to był kapitalny, długi lot, świetne noty po 18,5 punktu, podobnie jak Stefan Laje, tyle, że on lądował 3,5 metra dalej, czeka na zielone światło, czeka na sygnał, już rusza w dół, za chwilę będzie szybował w powietrzu Dawid. Też wysoko się wywił, wysoko leci, czy będzie drugi skok, aj, troszkę za krótko jednak. A to nie był zły skok oczywiście, ale nie do walki o miejsce na podium. Zobaczymy, które miejsce będzie zajmował Dawid po tym skoku. Mam 2,5 punktu przewagi po pierwszej serii. Po pierwszej grupie nad
Norwegami. I Dawid. Będzie daleko. Ładnie! Ależ fantastycznie. Dawid stabilnie, Dawid powtarzalnie, Dawid daleko, równo, w ładnym stylu. Powinny być wysokie noty od sędziów. Ulala, 129 metrów. Dawid, pokaż co potrafisz. Wszystko w tobie teraz się zakleło i musi po prostu starczy tej odległości. Będzie, brawo! Jest, 104 brawo. Metry, Dawid miał skoczyć, a tymczasem skacze dużo dalej. Reprezentant Polski, nadrabiamy znowu, odskakujemy rywalom i to jest ta najważniejsza informacja. 119,5 metra Dawida Kubackiego. Stawał na podium, to Valdi Fiemme było dla niego szczęśliwe. Teraz Dawidzie, zapomnijmy o wszystkich kwalifikacjach, teraz jest konkurs, teraz jest lot. Wysoko Dawid Kubacki leci wysoko i to jest dobry skok. Gdzieś wylądował w pobliżu 130 metra. To może nie było 137 metrów, bo teraz tak daleko komputer wyznaczył. To było 128,5. Przed chwilą Johansson 128. 30 metrów w tej chwili potrzebowałby Dawid Kubacki, by zaatakować pozycję Richarda Freitaga. Czy jest w stanie Dawid skoczyć tak daleko? Jeszcze parę metrów by się przydało, ale ląduje Dawid ciut bliżej. 128,5. Teraz będzie krótszy skok, 125,5. Dawid Kubacki musi teraz zrobić swoje. Byliśmy na szóstym miejscu po dwóch grupach. Traciliśmy 3 punkty do Japończyków. Świetnie skoczył Junshiro. Teraz Dawid, gdyby tak 128,5, tak jak wczoraj. I to jest świetny skok Dawida. Tak właśnie, marzyliśmy o tym, żeby skoczył dalej od Junshiro, żebyśmy dogonili, skoczył dokładnie tyle, ile Junshiro Kobayashi. W serii finałowej Dawid Kubacki, trzeba walczyć, trzeba ścigać. W pierwszej serii 127 metrów. Ładnie wyciągnięty Dawid i to jest dobry skok reprezentanta Polski. To jest dobry skok, naprawdę. 127 metrów, teraz 126,5. W mistrzostwach świata, który tutaj na treningach był trzeci, drugi, pierwszy, drugi, czwarty w kwalifikacjach. Dawid, to może być jego chwila. Prędkość na progu dobra, ponad 87 km na godzinę i 0,4 do zielonej linii, którą komputer na setnym metrze ulokował. Dawid nie doleciał. W miejscach podczas treningów ważne jest to, co tu i teraz, a tu i teraz skok finałowy Dawida Kubackiego. Około punktu konstrukcyjnego powinien wylądować reprezentant Polski. I to jest taki Dawid Kubacki, jakiego chcieliśmy oglądać w pierwszej serii konkursowej. Bardzo ładnie, stylowo, daleko. To jest odległość 105-metrowa, myślę około. A 13 premierniczków wchodzi w zbornę Rosji. Teraz Polsza i Polsza Kubacki, który może prygać bardzo daleko na tym tramplinie. My to już widzieli. Хороший уход со стола, отличная траектория, шикарный прыжок, идеальное приземление. Красавец Кубацки. Это было очень впечатляюще. Давид Кубацкий, новоиспеченный обладатель рекорда трамплина. Как же он летит тут, очень здорово. На этот раз приземление не такое качественное. Да, в одной из лучших форм в карьере сейчас Кубацкий. 110 метров дальность полета. Mistrz świata z 2019 roku. Bardzo dobra seria prób na dzisiaj, którą wygrał reprezentant Polski. Teraz też dobry skok, też dobry skok. Dawid Kubacki, pierwszy skok Polaka, 102 metry. A teraz niespełna 100, jak się wydaje. Zobaczymy te wszystkie składowe. Wczoraj piąty, mówił, że spóźnił oba skoki. No to czekamy na przełamanie. Dawid Kubacki, oby było daleko. 97 metrów. Pokazuje, jak ambitny jest Dawid Kubacki. Jeden chyba z najmocniejszych mentalnie skoczków naszej reprezentacji. No i Dawid już w powietrzu. Jeszcze ładnie daleko, ponad 100 metrów. 106 metrów potrzebuje teraz ten wiatr pod narty, będzie sprzyjał Polakowi. Dawid Kubacki już w powietrzu. Ładnie, wysoko nad zeskokiem, złapał noszenie. I jest aktualnie na miejscu siódmy. Widzicie Dawida, ale niestety odległości nie ma. Indywidualnego, to pamiętamy, 130,5 metra, a teraz musiałby skoczyć 138.
byśmy wyprzedzili Niemców. Ładnie w powietrzu, Dawid! I to jest dobry skok Dawida. Teraz 131. Mocne warunki, delikatnie zawiewa z tyłu skoczni. 137 metrów, Dawidzie po medal, po złoto, jak najdalej ląduje, jednak zdecydowanie za blisko Dawid Kubacki. Oni się wspierają, na trzecim miejscu kończymy z brązowym medalem.